koniec tej firmy Jezu, napiszę wam, no, nie będę się ten i... Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale 65. Beauty 65+, na kanale, który prowadzę ja, na kanale dla pań w eleganckim wieku, a mój elegancki wiek wynosi 65+++ i moje imię brzmi Marga. Kochani moi, kanał został założony z myślą właśnie o paniach w eleganckim wieku, o tych, które się jeszcze nie malowały do tej pory, żeby je, wiecie, popchnąć troszeczkę, że można się malować, że to o wiele ładniej wygląda i ogólnie, że zamiast obszczykiwania się i tego typu rzeczy, które jestem przeciwnikiem u siebie, moim własnym przeciwnikiem, każdy, kto chce, niech sobie robi ze swoją buzią czy ciałem, co mu się żywnie podoba. Byleby nie robił krzywdy otoczeniu, nie zagrażało to otoczeniu i samemu sobie. Otoczeniu czasami zagraża, bo jak widzisz tutaj tych botoksów to, i tych nawstrzykiwań i tych, to normalnie, no, bardzo czuję się później taka, nie? No. Kochani moi, przychodzę do was dzisiaj z trzecim podejściem do tej paletki. Wybrałam kolory tym razem takie, których nikt nie lubi, czyli te zielone na końcu, te trzy, zielonkawe, kaki i tak dalej. I moi drodzy, albowiem na Tryfonki, na grupie, to jest prywatna grupa i ta dziewczyna mówi, że nie ma z tym kompletnie problemów. Z tą paletką świetnie się nakłada, świetnie ten podała mi, jaki kładzie pod to bazę na powiekę. Ja położyłam z maka i położyłam na to, zagruntowałam tą bazę najjaśniejszym i z gładkie wszystko pod palcem, także to, układzie normalne inne cienie matowe z Glam Shopu, no większość cieni po prostu nie robi plam i zachowuje się bardzo przyzwoicie, kochani. A zatem robimy sobie trzecie podejście i sama jestem ogromnie ciekawa, jak mi to wszystko wyjdzie. Trzecie podejście robię też z nagrywaniem tego filmiku. Za pierwszym podejściem nie włączyłam mikrofonu, za drugim podejściem nie włączyłam aparatu, a za trzecim podejściem teraz mnie widzicie. Także tak to wygląda. Mam tutaj używane, to jest coraz więcej, ale one były tylko 2-3 razy używane, więc ja sobie je dalej będę używać. Wezmę sobie, to jest z Morfiego chyba, już wam mówię. Stwierdziłam, że jednak nie kupię sobie tej stołowej, bo tu mi się nic nie zmieści. Po tym stole jest wiecznie coś. To biurko jest po prostu, mimo wszystko, że jest duże. Morphe X Jaclyn Hill JH tak, 32. Nawet się rumuje. I ten, moi drodzy, maczam sobie w tym dolnym tutaj zielonym i sobie, kochani, to i sobie ten tutaj w załamanie powieki i trochę powyżej sobie. On, widać go, ja go widzę, w podglądzie go widzę, czyli jest ok i w porządku z tym widzeniem go. Ostatnio na Agnieszki kanale, tej, którą wam pokazałam, ona w trakcie makijażu, robiła makijażowy filmik, że przerzuci się na perfumy. Z tego, co pamiętam, to Agi, Miss Agi robi już kupę czasu, nie? Te same perfumy. Znaczy nie, ona robi vlogi.
I ma do tego dryk, ma do tego zdolność, bardzo lubię te vlogi u niej oglądać. No i uwielbiam oglądać u niej właśnie perfumowe, przy których ta Agnieszka stwierdziła. Teraz biorę pędzelek, wzięłam z on się nazywa Rond de Blend, czyli do blendowania, z tej firmy Jezu, napiszę wam, no, nie będę się ten, i maczam go w tym ciemniejszym zielonym i kochani sobie w ten kącika i no i tak jak zawsze robię, nie, że o, tu ma tak obyć, nie. W każdym razie ta Agnieszka stwierdziła, że makijażowe filmy jej się nie klikają, tak jak jej się klikają perfumowe. I w trakcie tego makijażu, który bardzo ładny zrobiłam, opowiadała właśnie o tym, że chciałaby mieć więcej, no wiadomo, nie? Każdy chciałby mieć więcej i tak dalej. Ja na całe szczęście nie mam parcia na więcej, nie? Jak widzę na takim jednym niemieckim kanale, ta kobieta po prostu robi wszystko, żeby tylko, a to nie jeden, nie? Żeby tylko mieć ten, ma współpracę, przysyłają jej albo tam jakieś PR-owe paczki, ona wmawia wszystkim, że ona to kupiła, no. A ludzie są głupi i tyle, no i tak teraz ciągnie, nie wiem, co taki na nią się wziął, a ona naprawdę nic nie pokazuje, no. Takiego, czego można by się nauczyć. Tam nic nie ma, to kobieta, pierwsza, lepsza Polka zrobi sobie bez jakichś tam kanałów i uczenia się lepszy makijaż, jak ona tam w tym, nie? Myślę, że teraz porządnie to blenduje, dużo daje i nie wygląda na to, żeby były jakiekolwiek plamy, chyba, że będzie wyglądać. Ale nie, no patrzcie, ładnie tu jest przyciemnione, tu ładnie można budować ten kolor, i no widać, że można go budować i to mi się podoba. Tu jest merlinek gdzieś, królewiczek. Opoś, tu jesteś malutki mu. Miau, ojejku, ojej. Miłość mojego życia to jest, no. Mówię wam, misik jest zazdrosny o niego. No i ten, no ja niestety z moją migreną to sobie mogę, wiecie, pomarzyć, że sobie ten mój jedyny, jaki mam perfumik, będę mogła danego dnia nałożyć, ale raczej nie. Ostatnio kompletnie nie, bo moi kochani, dzieje się tak, że ja nawet opaski nie mogę założyć na głowę, bo za kilka minut zaczyna mi ona uciskać, głowa bum, bum, bum i mam cykora, że dostanę, kochani, migreny. Ponieważ tu mamy brokat, więc ja sobie to tutaj posmaruję klejem. Moi kochani, pędzelek chyba się nie liczył, to jest no name. Jakiś no name naprawdę kupiony we wczesnych makijażowych początkach, prawdziwo makijażowych, o, to dam. To prawdziwo makijażowe początki. Tutaj wzięłam sobie ten z Luwi, tak jest. Luwia E313. Basic coś tam. I sobie biorę ten brokat i sobie na razie go tutaj tego, widzicie, układam. A później dopracuję sobie paluchy. Można zostawić leciutko, prawda? Ale ja nie lubię ten brokat, no okej, mam nadzieję, że mi nigdzie nie wlezie i nie porani, moi drodzy, i tak poraniony już rogówki oka, bo to jest naprawdę, on jest taki, no, taki sztywny, twardy, nie ma tam w nim nic, tylko on jest sam se panem, nie? Brokatem panem i tak to wygląda. No i mówię, ja bym mogła sobie, moi drodzy, wiecie, jeżeli chodzi o perfumy,
No to nie przerzucać się. Mój, jakby to powiedzieć, kanał jest specyficzny. Bo ile jest kobiet 60, a nawet 50-letnich, które, no nie, no są 50-letnie, są. Nie wiem, takie do 50-tki, no to tak jest właśnie 40, 50 i później już 50 parę, a później już jest długo, długo nic i na końcu Marga Eska. No, tak to wygląda. I ja sobie zdaję z tego sprawę, choć mówię wam na początku, to ja nie mówię, kurczę, byłam pewna, że jak tylko się pierwszy filmik pokaże, to ja, proszę, ja was tutaj zostanę milionerką subową. No, jakbym to rada. No to głupi, to co zrobić, nikt nie miał z tym do czynienia. Okej. Okay. No i kochani, wzięłam pędzelek, jest złączony, Boże, P46. Hulu Ombre i tę najciemniejszą zieleń nakładam na pędzelek i sobie robię w ten sposób ciemniejszym kolorem. Nie. Na tym jak robiłam, okazało się, że jednak trzeba uważać na plamy, zatem jak się dokłada, to raz od góry, raz w środku, raz poniżej, nie? To wtedy on tak wychodzi w miarę elegancko. No ten akurat właśnie, tak jak mi się chciałby plamić, choć mówię, tu się dopracowałam go z tej strony. No, no i wiecie, ja już się zżyłam z tym YouTube'em, no mówię, że ja jestem, przyszłam od blogów, nie? W YouTube. Inne mi się nie podobały, bo miałam już, zanim miałam na blog.pl, który zlikwidowano z braku pracy, rąk do pracy, nikt nie chciał robić niczego za darmo, no, bo te blogi nie kosztowały nic, blog, można było napchać tych zdjęć, ile tylko się chciało, nie? Więc prowadzenie czegoś takiego. Jest też no, dla gazety, dla Agory okazało się po prostu nie... okazało się no, nieopłacalne. No. Ja najpierw miałam na niemieckim platformie, zapomniałam, jak ona się nazywa, nie? Później przeszłam na Bloksa, ale miałam też blog, chyba jeszcze raz je pamiętam, na tym z Google, tym, nie? Blogspot, czy jak to tam się nazywa. No. I tam też, i nawet jest teraz, jak jest zamknięty, fotograficzny miał być, ale ja na śmierć zapomniałam, że ja w ogóle takie coś mam, jeszcze coś tam, filmiki wstawiałam te z makijażami i tak dalej. Może założę drugi, albo WordPress założę i zobaczymy, może się dam, kochani, namówić, żeby robić to regularnie i od razu wstawiać, nie? Do tego. No taki, wiecie, filmik, jakby, w ogóle to się pierwszy raz zdarzyło, że nie miałam filmiku na dzień. Wybaczcie, teraz jest środa dzisiaj, kiedy ten filmik, nie wiem, w sobotę chyba pójdzie? Chyba tak. I moi kochani, powiem wam taką rzecz, że zostałam bez. Zawsze minimum tydzień do przodu. Minimum. Zostałam przez tą paletę. I tak, wiecie, tak mnie w dół ściągnęła ta paleta. Że normalnie sypie się tu na te paziki, jest bardzo dobrze, tak mam być, tu jeszcze dojedziemy i teraz popatrzę, tu jest, troszeczkę jeszcze trzeba podciemnić, no i ten, i z tych blogów przyszłam na tego YouTube'a, wiecie, na blogsie.pl
ile tych blogów było? 100 tysięcy? To jest nic, nie? Jak coś się działo, to człowiek, wiecie, napisał do admina, admin wziął i to zaraz zrobił, o co się go prosiło. No tak powiem wam, że z takim nastawieniem i podejściem przyszłam i tu, ale moi drodzy, jak sobie uświadomiłam, ile milionów filmów jest w tym samym czasie na całym świecie ładowany na ten YouTube, to wiecie, mówię sobie, przestań cudować i myśleć tutaj, chociaż mówię, osobisty kontakt już miałam. Nie? Osobisty kontakt już miałam w sprawie tego, że mi ciągle ten blog, filmiki niektóre mi wariują i niech oni zobaczą, bo zgłosiłam już tą osobę, która tutaj mi ciągle, wiecie, wpieprza się i chce koniecznie dokuczyć. Oni trzymają na tym rękę i jak będzie trzeba, po prostu zamkną jej nick i jej bloga i będzie święty spokój, nie? Bo oni, wiecie, nie lubią, no bo traci im się klient i musi to trwać, bo żeby nie stracili klienta. No i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. I teraz sekunda prawdy. Myślę, że nie, no to wszystko wygląda dobrze, nie ma plan. No wygląda nawet bardzo dobrze, powiem wam. Spociły mi się pod oczy. Żegnajcie plajsterki. No i sobie tutaj najpierw zrobię jak mu jest. Zrobię sobie najpierw na dole ten przybliżyć, tak żebyście widzieli. Bo to jest jego, no stoi tak dosyć wysoko ten aparat, to jest jego taki mankament, ale nie idzie na niego ten pył, ten kurz, który się wydala w trakcie makijażu. Oj, twardy jest ten pędzelek, to ja go już nie chcę. Tu mam z Glam Shopu. Glam Shop. A tu coś było. Od 0127. Nie wiem. No. Go tu mam i sobie go tu w tym właśnie ciemnym brązie delikatnie umaczam i to przyjadę. Tu, no widzicie, pospadały te okropności. No, ale nic nie poradzisz. Mogła Hania wstawić jeden brokat, a jeden taki normalny, wiecie? Nie każdy znosi brokat, tak jak ja nie znoszę. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. No. W każdym razie, no i to widzę też, że to jest dziewczyny z dużych, nie? Z dużych kanałów, jak Maksyneczka ostatnio mówiła, że będzie mniej filmików, jak na razie pewnie miała do przodu, jej się ukazują następne, no ale w tym momencie pewnie zabraknie, ale jak znam Maksyneczkę, bo to jest taki uparciuch, nie? Uparciuch i jest, no jakby to powiedzieć, jak to się mówi, perfekcjonistka, nie? Przyszło mi. I tu wezmę ten, teraz jeszcze go przetrę i teraz nie wiem, ten jaśniejszy chyba. No i tak sobie jeszcze tu go rozdyźdą. Trochę ciemniejszego, to żeby to porówno było. Ja niestety na perfumy jestem uczulona. Teraz już jest tak, jak wam mówiłam, że opaski nawet na głowie nie mogę nosić długo. Najjaśniejszy. Wzięłam i... O.
Jeszcze raz. Na jasie. Jego nie. O. Rozdymiłam. Mogłabym siedzieć i twierdzielić głupoty, bo ludzie też tak lubią, nie? Opowiadać jakieś tam z życia i tak dalej, nie? Wzięte. Jaka to ja biedna, nieszczęśliwa. Jak to teraz, wiecie, poradnik, nie? Poradnik. Ale ja się tego nie nadaję. Bo ja na takie poradniki też nie lecę. Moje życie jest moim życiem. Każdego życie jest każdego życiem. I jeden poradnik na wszystkich ludzi, to jeszcze takiego nikt nie wynalazł, kochani. A zatem, no co, wyczyszczam sobie pod oczami, nakładam sobie, kochani, no jak mu tam, korektor, robię rzęsy i resztę twarzy i przychodzę do was już w pełnej gotowości. Kochani, zanim przejdę do dalszej pracy, jeszcze wezmę kochani, i tego najjaśniejszego tu sobie po prostu, o, nie? Żeby te zasinienia nie wystawały i żeby to w miarę wyglądało przyzwoicie i sobie po prostu rozjaśnię nim, o, wewnętrzny kącik oka. Wewnętrz. Tak. Taki z nabli. One nie mają numerków. Tylko nabla coś tam jest napisane. I ten najciemniejszy wezmę, tak? I sobie tu. O. Narobię plam. No. Widzicie, ten trzeba dobrze rozpracować miękkim pędzelkiem, żeby nie robił plam. On ma ten ciemny, dobrze tu zauważyłam, ma, nie? Tendencję no, robienia plam. Muszę go tutaj zmarszczki mam ten, muszę go odkręcić, a tutaj tym od ej. Jeszcze przelecieć się o tak biało, nie? No ten plamy. Ja można jedynie o tak jak teraz, jak się coś takiego chce zrobić, to po prostu zasmarować innym kolorem i to będzie wyglądało w miarę już na ludzi. I tak oto, moi kochani, wygląda moje trzecie podejście do palety Grunge z Glam Shopu kolorami, których ich nie lubię. I tak to wygląda. Myślę, że to już dosyć głupich min. I kochani moi, po trzecim podejściu. Gdybym, powiem wam tak, nie kupiłabym tej palety, po prostu bym wiedziała, że wszystkimi kolorami nie można się malować, że się źle blendują. U mnie mówię, bo dziewczyna na ganguska powiedziała, że u mnie nie ma problemu. No cóż, ja wypróbowałam dwa razy te same kolory, no za trzecim razem te nielubiane po prostu, bo to są, wydawały się, każdy patrzy się, no jaka brzydka, ale te kolory po prostu są ładne, jak się ze sobą połączy, zrobi się makijaż tu jaśniej, tam ciemniej, wystarczą trzy kolory, jedno złotko i jakiś tam makijaż się po prostu na tej twarzy zrobi. I tyle. Wszystkie palety, jakie mam z Glam Shopu, są o niebo lepsze od tej. No ale z kolei nie jest ta taka, wiecie, najgorsza, bo i ten drugi makijaż, ten szaro-niebieski, no plamy były, nie? No były, ale wyszedł był. No i ten makijaż, tak, no ten ciemna zieleń, jak tu robiłam, najciemniejsza, to widziałam, trzeba było wszędzie najpierw zacząć
no, u góry, później w środku, bo się robiły plany. Nie? Jak się zamaczało pędzelek, otrzepało, to pierwszy raz jak od góry, drugim razem ze środka, trzecim razem tutaj dalej, żeby to wszystko zamazać. Tu się właśnie pokazał w tych miejscach, że niestety robią się plamy, no ale na szczęście zdążyłam wtłoczyć jaśniejszy i nie wygląda tragicznie. Można do ludzi iść. Albo między ludzi. Także mówię, no orędowniczką tej paletki nie będę. I teraz jeszcze krótko, 3 sekundy, jak człowiek jest tępy. Jak człowiek jest tępy, to szkoda mówić. Chyba 2 czy 3 lata temu dostałam od męża no, oczyszczacz powietrza, nawilżacz i zarazem dmuchawa, to jest z Dysona, bo jedną kupiłam, stwierdził, że faktycznie no, ten, ale on kupił taką, wiecie, bardziej nowoczesną, mi tu studia, bo tamta jest na dole, jakby upał w sypialni, bo tam nie ma klimatyzacji. I kochani moi, tak jak tu stoję z tym wszystkim, to ja ją postawiłam całkiem z tyłu, za tym stelażem od tej górnej. Za stelażem od tej górnej lampy i ja siedziałam od niej no dobre 3 metry. No, bo to aż ten, że jak to wszystko stanęło, no 2,5-3 metry. I musiałam dawać na cały gwizdek, żeby mnie chłodziła. Ja tak dzisiaj siedzę, patrzę, mówię, kurczę, czemu ona tam stoi? Przecież ja mam tutaj pod sobą miejsca od groma i ja ją wiecie, leciała na cały gwizdek, kiedy musiałam w trakcie filmu te wiatry uciszać, a tu pod stołem ja ją na ćwierć gwizdka, gdzie tam nawet nie puszczę i moi kochani, ona mnie ładnie odwiewa. W samochodzie, jak jest upał, to właśnie moja klima nastawiam, żeby mi od nóg chłodziła tu do góry. I dokładnie jest taki efekt, osiągnęłam. Ciężko kapująca mózgownica, kochani. I tym optymistycznym akcentem chciałabym wam serdecznie podziękować za waszą obecność, za to, że za kciukasy, za opowiadanie dalej o mnie, za cudowne komentarze i od siebie gorąco i z całego serca życzę wam zdrowia i spokoju, moi kochani. No i widzimy się całkiem niedługo w następnym filmiku. Pa, pa! Mua. Mua.